Tato, przypomniało mi się, że na rano muszę zrobić zadanie z historii. Pomożesz mi? Kurczę, poważnie? No to Mati do dzieła. Szmata się napruła i zasnęła na kiblu. Wymkniemy po cichu oknem, a właściwie tym, co po nim zostało. Idiotka wiebała nim naszą ćpunówską kanapę do swojego salonu. Nie wiem, co robiła ona poza chałupą Krzyśka. Teraz to nieistotne, jakby to Krzychu powiedział, mnie to nie interesuje. Chodźmy po twoje dragi. Patrz, jak wychodziłem, to jej bachor tu leżał. I co? I nadal leży. Pierdolona ćpunka. Tylko koks jej w głowie. Widzisz wyjebane okno? Wejdę nim i otworzę ci drzwi. Będzie jeszcze prostsza robota. Byłaby prostsza, gdyby drzwi się nie zatrzaskiwały. Dzieciaka chyba z kilka dni w domu nie było i pewnie zamarzł. No nic. Dobra, Mati. Otworzę drzwi, bo są zablokowane tym panelem elektronicznym. O kurwa, ale jebło. Aż się prawie porobiłem w gacie. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Pojebało cię z tym panelem, to alarm chyba. Załatwisz nas jeszcze. Weź sprawdź, czy ten dzieciak żyje, bo no trochę przypał go tak zostawić. Szkoda go. Spoko, Mati. To idź na górę sam. Dziwka zezgonowała, więc się nie martw. Wszystkie dragi ukryła na górze, na pewno znajdziesz. Weźmiesz i potem sprzedasz ponownie komu innemu. Super deal. A teraz idź, nie traćmy czasu. Zobaczę, co z tym małym skurwysynem. Zapomniałem się przebrać w moje wdzianko. Dobrze, że rękawiczek nie zapomniałem. Gdzie moje dragi? Powinny gdzieś tu być, cholera. Mały chujku. Żyjesz w ogóle? Ach, pomocy. Panie Edku. Jestem połamany. To boli. Ach, muszę do szpitala. Spadłem z dachu, gdy się bawiłem w Spidermana. Panie Edku, pomóż. Ty mały pierdolcu, znasz moją tożsamość. Panie Edku, jeszcze dychasz, gówniarzu? Zajebiecie. Mały, pieprzony, w dupę, konfident, zasrany, synalek, śpunalek, zdychaj. Mały chujku. Jednego świadka mniej, ażeby go pies jebał. No dobra. Co tak długo zajmuje temu Matiemu? Raczej pizda się nie obudziła. No o dobra, a co o jest kurwa? Czy to siostra Jowity? Chyba tak. Alkoholiczka pierdolona. Ją chyba też będę musiał zaje. Nie no, coś tu nie gra.
i powiedz mi, czego ty tam nie rozumiesz. Przecież to taka prościzna. No były rozbiory Polski niefajne i co zrobić? Ja wiedziałem, że jak do matki jeździsz, to się niczego nie nauczysz. Tylko grasz w te gierki. I jeszcze bezczelnie powiesz, że ojciec nie dba o ciebie, tylko z kolegami wódę chleje i koks wciąga.